Od kilku dni zastanawiam się, jak ocenić i jak opowiedzieć o swoich wrażeniach po przeczytaniu gildii zabójców. I doszedłem do takiego prostego wniosku: iż tą książkę należy oceniać w takich dwóch rzutach albo w dwóch częściach e, dlatego, iż e, Chyba tak będzie najbardziej sprawiedliwe, chyba tak będzie najbardziej obiektywnie, i jeśli, tak jak powiedziałem, dzielimy naszą ocenę na dwie części, to pierwsza część to będzie takie wrażenia z czytania, wrażenia, oddanie, czy jakie emocje wywołuje ta książka. I tutaj muszę powiedzieć, że początkowo czytało mi się ją bardzo dobrze, ale. W pewnym momencie zacząłem czuć taki dysonans. Miałem wrażenie, że ta książka jest nie dla mnie, że nie ja jestem jej odbiorcą, że coś przestaje się zgrywać pomiędzy mną a, a, a tą książką. I długo zastanawiałem się o co chodzi, i w pewnym momencie zrozumiałem. Zrozumiałem, kiedy sięgnąłem na koniec książki. Przypadkowo to zrobiłem. I kiedy zacząłem czytać opinie, czy nie wiem, laudacje można powiedzieć o, po przeczytaniu tej książki, i wszystkie laudacje tutaj z różnych stron internetowych, czy od różnych osób, to wszystkie laudacje były napisane przez kobiety, dziewczyny, nastolatki, ale były przez płeć piękną. I zrozumiałem, że dlatego coś mi nie grało przy czytaniu tej książki, iż jest to książka skierowana li tylko i wyłącznie do nastolatek. I to do takich nastolatek. Można powiedzieć od 16 wzwyż, ja myślę, że nawet gdzieś tam powyżej 20, czy tam 19, 20, to jest taka grupa odbiorcza. Dlaczego? Dlatego, że sama bohaterka opisana przez. czy wykreowana przez Małgorzatę Stefanik jest właśnie kobietą w takim wieku, jest młodą kobietą. I całe jej perypetie w tej książce, a jest, można powiedzieć, tak jak nie, może sugerować nawet tytuł, jest profesjonalną kilerką, no, zabójczynią. Ale jakby książka nie opisuje, nie, nie skupia się na tej stronie zawodowej, e, ma w, na tej stronie zawodowej Alessa. Si, ale a, bo, a, powiedzmy Alicja, ale Alessa tutaj jest e, powiedziane e, ta bohaterka tak się nazywa e, i rzeczywiście chyba tylko nastolatki to chyba tylko kobiety mogą zrozumieć dlatego, że tu jest tak duża e, burza uczuciowa tak rozchwianie emocjonalne że mężczyzna czytając to po prostu dostanie kociokwiku podam przykład, tylko jeden e, podam przykład który pokazuje, jak trudno się facetowi czyta. Mamy scenę, kiedy główna bohaterka Alyssa stwierdza, że chłopaka, jednego z chłopaków, o którym jest ta mowa, nie lubi, nie cierpi, on ją denerwuje i w momencie, kiedy jakby to stwierdza, składzie sk mu głowę na ramieniu i jak jest to pisane, czuje temu tyle brzuchu, nie, nie może sobie z nim poradzić, nie może e, opanować e, tego, co on z nią robi, Robi, to znaczy, nie ma tu akurat żadnych scen erotycznych, ale jakby takie rozchwianie uczuciowe, no my faceci jesteśmy chyba pod tym względem prości, a tylko kobieta może rozumieć te rozchwianie. Więc tutaj, jeśli będziesz i jeśli jesteś nastolatką, jesteś kobietą w młodym wieku, czyli te 20, czy nawet 18 plus powiedzmy, czy nawet 16 plus, to jeśli jesteś taką szesnastką plus, to owszem, to jest książka dla Ciebie. To jest książka, która y, y, spowoduje uśmiech twoi, na Twojej twarzy, która spowoduje przyspieszenie serca, która po prostu pochłonie Cię bez reszty. I to trzeba oddać, że ta książka dla takich odbiorczyń, czy dla takich odbiorców naprawdę będzie strzałem w dziesiątkę. To jest pierwsza część. No i ta pierwsza część, powiedzmy, pozytywna. Nie chcę, jakby nie moim, nie moim zamiarem jest zjechanie czy z, przedstawienie negatywnych cech, czy, czy nie wiem, opowiedzenie tylko pod, stro, pod stroną czy pod. Kątem negatywnym, o, pod kątem negatywnym przedstawienie tej książki, ale chcę też uwypuklić i przedstawić czy zwrócić uwagę na pewne aspekty, które w tej książce również są dostrzegane, jeśli jesteś wnikliwym czytelnikiem. Trochę uwaga, będą, będą spoilery, więc jeśli nie chcecie e, wiedzieć, to możecie sobie ty, tylko posłuchać do tego momentu, aczkolwiek od razu mówię, że te spoilery nie będą takie, żeby e, w jakiś sposób psuły wam czytanie tej książki, więc ale dla wszystkiego wspominam o tych spoilerach. No, to jedziemy. Bohaterka już na samym początku otrzymuje karę. Otrzymuje karę półrocznego spędzenia w flochu, z tego co można wywnioskować, raczej w pozycji prawie że embrionalnej, bez możliwości poruszania się w kompletnej ciemności. I po wyjściu, po półrocznym spędzeniu, właśnie po odbyciu półrocznej kary, ta bohaterka, po pierwsze, ma super kondycję. Wyobrażacie sobie, przez pół roku nie możecie się ruszać, jesteście praktycznie unieruchomieni, czy w pomieszczeniu, który nie daje wam swobody na żadne ćwiczenia, przynajmniej nic tu nie jest tak wspomniane, nie daje wam e, możliwości dbania o kondycję, czy, czy cały czas dbania o mięśnie, e, praca nad tymi mięśniami. I wychodzicie e, z takiego odosobnienia i nagle jesteście. I już w pełni sprawni, dokonujecie serii zabójstw, jesteście praktycznie e, nówka sztuka, tak jakby nie wiem te pół roku to było po prostu ktoś napisał pół roku, wręczył ci karę i następnego dnia jedziesz już na, na akcję, bo nic się to nie zmienia, więc tutaj jest pierwszy pierwszy taki dysonans e, pierwszy taki zgrzyt tych zgrzytów jest trochę więcej, bo owszem, e, jak sama e, Autorka e, pisze, czy, czy jak jest w książce umieszczone, to cyrzec działa się w Krakowie. No i oczywiście w Krakowie e, działa e, wśród e, zabójców. Rozumiem, że gildi, gili Europy. No wśród gili Europy główna bohaterka, Polka, która mówi po polsku, ma na imię Alyssa, Nie Alicja, to Alyssa. Szefem Polakiem też jest Darius. Nie dariusz. I takich kwiatków jest, jest więcej. Dużo jest też takich niekonsekwencji, ale to wyszukajcie sobie sami, bo nie chcę wam jakby obrzydzać tej książki. Nie, to jest moim zamiarem. Ja tylko pokazuję, że jakby podsumowaniem tego będzie stwierdzenie, że to jest trochę. Można powiedzieć, książka z gatunku takiej literatury dla młodych gospodyń, dla młodych kobiet, które szukają jakiegoś zauroczenia, jakiejś opowieści o superbohaterce, nie wnikając w to, jak ta bohaterka. Hmm, jest przedstawiona wielokrotnie z niekonsekwentnym spojrzeniem na siebie, czy z niekonsekwencją. Wielokrotnie jest nie, nie będzie, taka czytelniczka nie będzie zauważać tych zgrzytów, nie będzie poświęcać czy pochylać się nad tymi aspektami logicznymi. Ona po prostu przyjmie tą książkę z dobrodziejstwem gospodarza. A jeśli tak, to. Owszem, ta książka bardzo dobrze się będzie czytać i myślę, że właśnie taki odbiorca, czyli powtórzę, młoda kobieta, młoda nastolatka 16, plus, która nie będzie, nie jest zainteresowana, czy nie wiem, nie jest uczennicą liceum w mat fizycznego, czy nie chodzi na studia z inżynierii, nie chodzi na studia nawet, w ogóle nie chodzi na studia, tylko jest raczej taką balującą nastolatką, która jeszcze wino e, faceci i śpiew, to owszem, ta bohaterka będzie po prostu super e, bohaterem czy, czy super idolem nawet dla takich odbiorców. Dla e, innych osób, które w jakiś sposób e, skupiają się, czy dla których jest ważny e, ważne wykreowany świat, ważny poszczególne elementy tego świata, to w tym momencie... Te osoby będą czuły pewien dysonans, pewien zgrzyt w tym wszystkim, więc nie mogę powiedzieć, że ta książka jest zła, nie mogę też powiedzieć, że ta książka jest super, mogę tylko powiedzieć, że ta książka jest pewnym doświadczeniem, ale ja nie jestem odbiorcą tej książki, więc jak chcecie ją przeczytać, to na pewno nie będziecie się nudzić, ale jeśli nie jesteście nastolatkami, nastolatką w wieku 16, nie sięgajcie po tą książkę.